Cześć, siemanko, słuchajcie, ostatnio na grupach na Facebooku pojawiło się wiele postów na temat crashów hurta, gdy się odpala. I dużo osób też znalazło, znaczy myślą, że to jest rozwiązanie tego problemu, ale w sumie nie wiem, czy to bym to tak nazwał. Mianowicie chodzi o taki kod fajny, który się używa w taki sposób, że wpisujemy go tutaj w ustawieniach uruchamiania hurta, mianowicie tutaj. Ja wam pokażę mniej więcej, w jaki to sposób działa. Ja wam nie pokażę, jak mi się ten hurt crashuje, ponieważ ja ten problem już dawno temu rozwiązałem i nie chcę mi się teraz robić tego, żeby to znowu mi się działo. Więc pokażę, wejdę w hurta, wejdę na jakiś serwer i wam pokażę mianowicie, jak ten hurt wygląda i myślę, że połowa graczy by nie chciała tak grać, więc pokażę wam teraz. Dobra, słuchajcie. Zostaw mnie. Dobra, jak widzicie, jesteśmy na serwerze. I no, zobaczcie, nawet po zabiciu jest biały ekran. Strasznie to wygląda. Tak mocno wali w oczy ten biały kolor, ta jasność, że no nie da się na pewno zagrać. Więc ja wam pokażę rozwiązanie, w jaki sposób, żeby tego crasha nie było i to z tego pieprzonego koloru. Słuchajcie, bo to mianowicie powstało przez Windowsa i w sumie to jest trochę hurta. Ale chodzi o taką aktualizację. Patrzcie, teraz klikacie, patrzcie co ja robię. Na dole Windowsa sobie klikacie, tutaj ustawienia. I macie aktualizację zabezpieczenia. Klikacie sobie tutaj i macie odzyskiwanie. I tak. Ja mam już to naprawione. Nie mam tej aktualizacji Windowsa, bo ją usunąłem, tak? Więc wy będziecie, u was będzie to wyglądać w taki sposób. Pokażę wam. Będziecie mieli coś takiego, to screen jest era, bo też miał ten problem i właśnie go rozwiązałem. Klikacie ten przycisk, wróćcie do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Nic wam nie usunie, spokojnie, nie macie się co martwić. Usunie wam tylko tą pieprzoną aktualizację. I w sumie hurt wam będzie działał. Tylko jak już to zrobicie i hurt wam będzie działał. Ogólnie ciężko jest zablokować aktualizacje w Windowsie, żeby same się nie aktualizowały. Byście musieli mieć rozszerzoną wersję, ale to już wam nie pomogę w tym. Ale nie klikajcie tego przycisku. Mianowicie sprawdzi aktualizację, znajdzie wam tą aktualizację i wam ją ściągnie. I będziecie znowu mieli ten problem. Szkoda czasu, więc w sumie to tyle. Hurt World wam będzie na pewno działać. No i pamiętajcie też, żeby wejść w ustawienia hurta tutaj i usunąć ten pieprzony kodzik, bo ja sam kiedyś na tym grałem dawno temu, bo miałem też podobny problem. On pomaga, ale no jasny ekran masakra, chujowo to wygląda. Jeżeli wam pomogłem, jesteś nowy na kanale, możesz zostawić suba, łapę w górę, no i w sumie to tyle. To do następnego odcinka, yo!